Jak myślicie, ile gier na Steam posiada światowy rekordzista w tym temacie? Nie wiem, 1000? A może 10 tysięcy? Według strony Profiler.net jest to użytkownik GT4 i posiada on na dzień dzisiejszy ponad 36 tysięcy tytułów o łącznej wartości ponad 300 tysięcy dolarów. Na stronie SteamLadder.com na pierwszym miejscu możemy odnaleźć użytkownika Sonix, który według niej posiada 37 588 gier o łącznej wartości około 367 tysięcy dolarów. To jest prawie 1,5 miliona złotych w samych grach. A czy w pierwszej setce znajdują się jacyś Polacy? Oczywiście! Na stronie Profiler.net na miejscu 39 znajduje się Chmytos posiadający 19 591 gier o szacowanej wartości ponad 126 tysięcy dolarów. Na SteamLadder.com na miejscu 56 znajduje się Krank, który posiada 23 tysiące gier o wartości ponad 165 tysięcy dolarów. Wow!